Ano, tu Arpe, dalej gramy. Rozpoczęliśmy potyczkę z Kalifornią. Wysyłam trzy czołgi do zablokowania sił, które zmierzają w moim kierunku. Nie mam tutaj lotnictwa, nie chcę atakować tyle jednostek przeciwlotniczych, więc zagraliśmy inaczej. Przeciwnik próbuje obejść z jednej strony, część wojska idzie z drugiej strony. My stworzyliśmy blokadę w postaci lekkich czołgów, piechoty, jednego działka przeciwlotniczego. W sumie tak tylko dla parady. Najważniejsze jest to, że trwa tutaj ostrzał mojej dywizji artylerii przeciwko właśnie tym siłom. Głównie chodzi mi o fabryczkę. Chcę w tej fabryce zrobić tutaj bazę marynarki po to, żeby móc więcej, jeszcze raz więcej tych okrętów produkować. Nie chcę tworzyć gdzieś jakiejś nowej fabryki, no bo musiałbym rzadkie materiały na to dać, dlatego też w taki sposób już zaatakowałem właśnie, no bo tu nie ma co czekać, żarty się skończyły, trzeba budować jak najwięcej produkować jednostek. No i za 12 minut wam pokażę, jakie będzie uderzenie właśnie w ten zespół jednostek. To jest, nie jest to ulepszone, są to jednostki nieopancerzone. Co za tym idzie, artyleria ładnie grzmoci właśnie tego typu wojska. Tutaj też nie powinno być problemu. Sądzę, że to wejdzie na te trzy czołgi. No i się po prostu rozbije. Ewentualnie zawsze jestem w stanie dosłać z powrotem tą artylerię i to tutaj rozwalić. Produkujemy cały czas. Tutaj w tym kierunku ruszyłem w stronę niszczycieli. Też prowincje są ulepszone. Tutaj mamy jednego na razie tylko do patrolu okręcika podwodnego. Nasz sojusznik, który jest wyżej, też zbiera siły. W razie czego, gdyby coś się tutaj działo, no to ma troszkę tych sił. Mikołaj, grający brytyjską Kolumbią, przebił się przez Kamczatkę. Trwa ostre tutaj rąbanie wroga. Niszczenie jego sił, wszystko i ładnie tutaj udało się desantować, nie było problemów. No i dzięki temu główne siły są transportowane. No i przodem ku chwale ojczyzny te siły będą wysyłane. Co dalej? Idąc tutaj w prawo, ojojoj, znów weszły tutaj okręty podwodne wroga. Trzeba wziąć też pod uwagę, że cztery okręty podwodne. Co gorsza, te jednostki są ulepszone. Jeden poziom mają wyżej. Moje mają tutaj, posiadają adres przeciwnika na czwartym poziomie. A moje okręty są niestety, ale na trójeczce. No i te okręty tak właśnie tutaj uderzyły. Jeszcze jeden okręt płynie jako wsparcie. No i co najważniejsze, mój lotniskowiec, chciałbym jeszcze, nie mam lotniskowców. Mój niszczyciel ładnie sobie podjedzie po to, żeby uderzyć dodatkowo jeszcze w ten plik okrętów podwodnych. Za 3 godziny będzie, w sumie moglibyśmy go przyspieszyć i chyba tak zrobimy. Trzeba wziąć, że ma 4,5 uderzenia, jeśli chodzi o atak na okręty podwodne nasz niszczyciel, więc my sobie go szybko machniemy. W taki sposób teraz mamy już 2 godziny. Mimo straty morale nie szkodzi. Trzeba się dostać jak najszybciej tutaj na tym Oceanie Atlantyckim rozpocząć bitwę z tymi jednostkami wroga. I po cichu tutaj, tak żeby nikt nie mówił, żeby była cisza, spróbujemy gdzieś się coś desantować. No, ale najważniejsza jest tutaj walka właśnie w tym rejonie. No sporo tego tutaj. Chyba straciłem część, chyba nie wiem, czy jednego okręcika nie straciłem podwodnego. Może tutaj będzie informacja. Bo chyba miałem piątkę. Na razie nie, na razie tutaj nic nie mamy. Mamy tylko wojnę w Ameryce Południowej, do której zaraz polecimy. Zobaczymy, co tam się dzieje. Tak, jest strata okrętu podwodnego, ale to nie szkodzi. W sumie my jesteśmy tutaj, mamy walkę, czyli atakują okręty podwodne z 1,8, a nasze na obronie mają 1,5.
5, czyli w teorii są słabsze. No dokładnie tak, słabsze, ale uwaga, pan niedźwiedź tutaj płynie po to, żeby właśnie wziąć to ugryźć. Przeciwnik wiedzieć, gdzie mam tą paczkę tych okrętów podwodnych. No i znowu mamy kolejną potyczkę. Dlatego tak ważne jest podbicie kolejnych tutaj kompleksów przemysłowych, żeby móc wybudować tam marynarkę, czyli chodzi tutaj o tą prowincję. Dlatego też rozpoczęła się tutaj inwazja. Co się dzieje dalej? Tutaj w Ameryce Południowej siły gromadzone są przez naszego sprzymierzeńca Meksyk. Tak, Meksyk Południowy zbiera, zobaczcie, cała śmietanka jednostek tutaj wyszła. Wygląda to po prostu fantastycznie. Jest zbierane te siły i rozpocznie się prawdopodobnie dnia następnego mocne, tak, mocne uderzenie w Argentynę Południową. Kolejna sprawa, moje samoloty są teraz tutaj cały czas tankowane, zbierana jest amunicja, mamy jeden czołg do przejęcia i wejdziemy tutaj ładnie, prosto, mocno w przeciwnika. Oprócz tego jeszcze mamy widok cały czas na Wenezueli, która nie jest u nas w sojuszu, jest to kandydat do gry w sojuszu, prowadzi wojnę z Brazylią Wschodnią. Też chcemy go zabezpieczyć, żeby nie prowadził więcej wojen niż ta jedna po prostu, to jest jakoś biedny jeden, chociaż przecież ma dość mocne te jednostki, więc trudno mi powiedzieć, czy nie lepiej byłoby po prostu, gdybym już od razu uderzył lotnictwem. Prawdopodobnie tak, więc spokojnie, na razie tutaj to zostawimy w spokoju. Nie przekapmy tutaj 6 minut. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie będą tutaj straty u przeciwnika po uderzeniu tutaj tej grupki artylerii. Oglądamy, co tutaj się dzieje. No tu mamy siły stojące, zabezpieczające przed Argentyną Południową. Starcie dwóch jednostek. Wszystko pchnie do przodu. Cztery jednostki wroga i trzy jednostki naszego tutaj koalicjanta, w sumie prawie koalicjanta, ponieważ mamy tylko i wyłącznie widok. No tutaj niestety pięć jednostek milicji, dywizją milicji walczy z jednym pułkiem piechoty Wenezueli. Nie wygląda to za dobrze. Kolejne 14 jednostek się przesuwa. Tutaj jest uderzenie prosto w pustą w prowincję. Też nie wiem po co. Część sił przemieszcza się w dół. A tutaj też walki ostre z jakimiś pojedynczymi jednostkami. Wojska pancerne tylko czekają, żeby uderzyć. Tutaj mamy też potyczkę pojedynczych jednostek. No i artyleria zamiast tutaj prowadzić ostrzał, wchodzi prosto w czołgi i piechotę zmotoryzowaną na trzecim poziomie. Trzeba sobie też wziąć pod uwagę obronę. Nie wiem po co taki atak, ale Brazylia wchodzi po prostu na to, żeby paść. To samo się dzieje tutaj. I tutaj mamy większy oddział. Tu jest troszkę więcej tego. To pewnie zaboli to uderzenie Wenezuelę. No i tu też jakąś mamy potyczkę z tymi armatami. Jednostki wenezuelskie będą próbowały szybko dojść do tej fabryki. No i sądzę, że jeśli tylko przełamią ten front, a jest szansa, że to się uda, tym bardziej, że tutaj pracują też bombowce taktyczne. Jest troszkę tych samolotów. Od tej strony nie powinien się martwić, ponieważ zbieramy siły. Śmietanka Meksyku również w akcji. Działamy, dzieje się cały czas, chociaż tutaj też może przeciwnik dosłać jakieś siły. No a dlatego wysyłam na pełnej tego niszczyciela. Szybko, szybko wracamy, żebyśmy nie zapomnieli. Tak, 4 minutki jeszcze do uderzenia. Dobrze, mamy trochę czasu. Co tu się jeszcze dzieje? Co się dzieje? No ja badania standardowo muszę znowu tutaj wszystko robić. Muszę tą marynarkę rozwinąć, ponieważ przeciwnik, tak jak tutaj można zobaczyć, blokuje mnie. No, tu takie ciche coś idzie. Nie wiem, czy mi się uda. Możemy to zatopić wszystko, jeśli ma więcej tych okrętów podwodnych. Jak najbardziej. Na razie tutaj starcie jest tych jednostek moich z przeciwnikiem. No i pewnie tak będzie, że on będzie cały czas robił marynarkę, tak jak ja będę robił cały czas też marynarkę. No i tu taka wojna właśnie na tym oceanie będzie tak długo, jak nie zrobię sobie lotniskowca, nie zrobię tej przewagi mocniejszej, tak długo tutaj będą takie właśnie starcia. Gdzie nam to kamera poleciała? No jak tak mogła? Tutaj te Włochy podbijane z jednej strony Sudan Południowy, z drugiej Libia. No i jest tutaj
niszczona ta Grecja, wchodzą coraz głębiej, czasu coraz mniej. Aha, teraz mi się wspomniało tutaj ten atak. Chłopaki mi pisali, że to był po prostu szpiegowanie, że to się udało, że to nie był skład za złoto. Można im wierzyć. Tak, w sumie, jeśli by coś było, to bym się skapnął. Na razie nic nie ma takiego groźnego. Tu przecież nie wiedział, że mam okręty akurat. Więc to też jest inna bajka. Możemy zobaczyć, co przeciwnik robi. Okręty podwodne cały czas, ponieważ też mam u niego szpiegów. Bombowce taktyczne. No i to tyle. Najważniejsze to, że bombowce taktyczne robi i artylerię cały czas samobieżną. Czyli taką, która przy wymianie ognia jest naprawdę mocna. To jest dobra jednostka. Na pewno tutaj będą ciężkie walki, ale na początek chcę po prostu zwyciężyć na tym oceanie spokojnym. Tutaj też mamy gromadzone siły poprzez tutaj naszego koalicjanta. Coraz więcej ma tego. 2 minutki. Dobra, jeszcze 2 minutki, tak coś na szybko. Co tu się dzieje? No, Afryka. Afryka dzika, przejęta prawie cała przez tutaj koalicję. Nic nie zostało. Prawie, no, tylko mówię, no prawie, no też troszkę jakichś innych sił jest. Tak to już tutaj wygrali. Sudan Północny wchodzi jak w masło w Arabię. Tutaj też wygrana antyurala. Poprzejmowali prowincję. Jest spokojnie. Szykują się na atak tygrysa, lwa australijskiego, który poprzejmował wysepki. No i sobie spokojnie czeka, blokując Birmę. Tutaj jeszcze mamy Indie Północne, też przejęły ostatnie tutaj siły wroga. No i wbijają się jeszcze w Koreę, żeby poprzejmować co się da. Dobra, my tutaj cały czas musimy przeglądać, gdzie co się dzieje. Tu jest mój główny front działania, czyli ocean. I teraz tutaj się zaczęło. I kolejna sprawa, też front otworzony. To Amerykę Południową, żeby to przejąć do końca. Dobra, co my tu mamy? Nasza dziewiątka za minutę uderzy prosto tutaj w te siły. Tak jak mówiłem, no ta artyleria jest dobra. Ale problem jest taki, że ma tylko 5 punktów wytrzymałości. A artyleria samobieżna ma. Zaraz wam pokażę ile. Tutaj mamy pancerne, tutaj chodzi właśnie o to, ma prawdopodobnie ma atak 10, ma siły ataku też wszystko dość ładnie to wygląda. I klasa pancerza, co najważniejsze, dość mocna, więc to jest jednostka całkiem. Żeby ją dobrze zniszczyć, no to potrzeba mieć przewagę znowu w lotnictwie. Ewentualnie takie uderzenia też mogą spowodować straty, ponieważ to też ma dobre rumnięcie. Tylko, że jest słabsze, jeśli chodzi o siłę. Mamy 20 sekund. Tutaj tą jednostkę. Zaraz uderzymy. Zobaczymy, jakie będą straty. No sądzę, że takie konkretniejsze, tak mi się wydaje. Później ewentualnie możemy zesłać troszkę na dół w tą stronę, żeby uderzyć też tutaj, co idzie. Chociaż nie musimy, bo w sumie te trzy czołgi powinny sobie poradzić. No ale żeby mieć mniejsze straty, to można. Zostało, już uderzyło. Jedna jednostka padła. Pozostaje oczywiście uszkodzone. No to czyli skrobimy dalej ten dywizjon. Bo jest więcej tego, w sumie to jest 8, tu tylko 4 jednostki. Czyli tu mamy 2 razy więcej, no ale też 2 razy więcej tutaj mam sił ustawionych. Czyli taki sposób podzieliłem sobie. Na razie to jest tutaj bombardowanie. No, też musimy cały czas przeglądać, czy gdzieś coś nie idzie, jakiś desancik. Na tym to polega. Okej, dobra. Tu mamy na razie spokój. No tutaj też starcie. Możemy zobaczyć koalicję. Zobaczyć, jak to się fajnie wszystko zmniejszyło. Prowadzi koalicja tutaj klanu. Boom. Ładnie im tutaj idzie. Są na pierwszym miejscu. Mają najwięcej prowincji. Później jest antyural. Posiadają 4 graczy. Też mają więcej wszystkiego niż tutaj my. I kolejnie to już jest pakt ateński, który prowadzi wojnę właśnie z koalicją. Znowu mi się to przeskakuje, Pilska, czyli z klanem Boom. Jeśli chodzi o gazetę,
Najpotężniejsza armia świata. Brawo ja. Brawo wy. Jestem na pierwszym miejscu, tylko procent przewagi nad Libią. I tam jeszcze był na trzecim miejscu Tygrys Australijski, który dość ładnie gra. O, znów się to zmieniło. Później jest Birma, mój sojusznik Meksyk Południowy, czyli w teorii Libia i Tygrys mają łącznie 14%. Bardzo ładny wynik. Tutaj straty można zobaczyć, że rzeczywiście ten tak, Dolna Kalifornia dostaje, no i Brazylia Wschodnia również obrywa. Tutaj wojny fińsko-tureckie rozpoczęte. Gdzieś ktoś wszedł, ponieważ traci bombowce Tygrys. Tutaj można zobaczyć, że Hiroshima i Morze Japońskie, też tam bombowiec był stracony, czyli tutaj Japonia jest atakowana, zamyka po prostu Tygrys przejście Azji głębiej gdzieś w ocean, ponieważ przejmuje tutaj prowincję. Można dużo rzeczy wyczytać po prostu z takiej gazety, chyba że jest jakiś spam czegoś, te straty japońskie. Jak jest spam czegoś, no to później jest ciężko gdzieś to się doszukać. I początek też jest ciężki, bo tych wiadomości jest tak dużo, później to już jest wszystko bardziej uciszone, ale obrywa Arab obrywa równo, ten prowadzi wojny i z Persją, i tutaj w niego również wchodzą pozostali tomy. Jeszcze Tanganikę, dywizjon czołgów. Możemy kliknąć sobie. O, tutaj tak, z tej strony Tanganika wchodzi, od tej Sudan Północny, no i Arabia za to, że sprzedała swoich sojuszników. W sumie nie sprzedała, tylko dała mi znać, że zostałem przeskanowany. Dzięki temu wycofałem część sił, zmieniłem kierunki i za to jest rozbierany. Dobra, co tutaj jeszcze wam możemy pokazać? Widzimy tej gazety. Tutaj mamy o mnie. No, o mnie, oprócz tego, że straciłem ten okręt podwodny, zaatakowałem tą Dolną Kalifornię. To niczego ciekawego. To mamy jeszcze. Aha, na wojna z tą Libią. No to oprócz tych dwóch jednostek, co straciłem, to jeszcze ten okręt doszedł. Na razie jest taka tutaj szarpanina. Będzie szarpanina. Dość długo. Czy jednostki musielibyśmy zmienić, ponieważ nie chcemy wejść gdzieś w przeciwnika. Niech dopłynie ten okręt podwodny. Dobrze będzie. No i najważniejsze właśnie takie przyspieszenie, żeby nasz niszczyciel jak najszybciej tutaj wyrównał przynajmniej to starcie z tymi okrętami podwodnymi, a my sobie po cichu tutaj wejdziemy. Może nie ma więcej, a jak ma, no to trudno. On miał prędzej te fabryki. Moje siły dopiero wszystkie tutaj cały czas są w drodze. Trochę to potrwa, nim to dopłynie. No i tyle w sumie. Tutaj dzieje się cały czas, ponieważ jakieś małe starcia. Tutaj mamy tą potyczkę. Mam nadzieję, że Wenezuela sobie poradzi. No tutaj tych sił, tych znowu przeciwnik nie ma za dużo. Powinien go rozwalić. Przynajmniej poprzejmować mu tutaj większość. A jak nie, no to my chłopaka skosimy. Czekam tylko na paczkę tutaj jednostek Meksyku, no i wtedy we dwóch kosimy do końca już wroga. Na razie czekam, ponieważ o ile tutaj nie ma żadnych lotnisk, a tu się buduje lotnisko, więc to też wszystko wymaga czasu, że moje samoloty mogły po prostu dolecieć. Tak to nie możemy tutaj dolecieć. Nie czekam też na jedną tutaj jednostkę, to jest czołg lekki, żeby coś przejąć i też sobie w razie czego wybudować w miejscu, w którym będę potrzebował lotnisko, no bo tak to te osoby nie są do końca aktywne, a przy podbijaniu no trzeba od razu budować te lotniska. A więc ja nie mogę ruszyć nie mając lotnisk, bo tutaj niczego więcej nie mam oprócz tych samolotów i tej jednej jednostki. Dobra, co jeszcze wam pokazać? To wszystko w sumie. Pokazałem dyplomację. O nie, nie, to nie. Wiadomości wam nie mogę pokazywać. Pokazałem dyplomację, gazetę, szpiegowanie. No i tyle. Aha, jeszcze lista prowincji. No to cały czas rąbiemy tutaj. Teraz akurat pierwsze okręty podwodne, teraz niszczyciele, potem znowu będą jednostki podwodne. Wiedzą, że przeciwnik ma tak dużo siły tutaj lotniczej, bombowców,
buduje też pierwsze samobieżne przeciwlotnicze jednostki. Tego będzie więcej, no bo bitwa też będzie dłuższa, no to wszystko potrwa, to nie będzie szybki koniec, tylko tych odcinków będzie więcej. No bo nie mogę przejść na razie, no to jest wszystko takie wyrównane. Akurat Libia mi się trafiła, która ma podobną liczbę do mnie i też cały czas produkuje te okręty podwodne, więc walka tutaj jest ostra. Dobra, do następnego mojego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.